Często myślimy, że wybór jest rzeczą. To nieprawda. Opcje, z których go dokonujemy, mogą być rzeczami. Sam wybór jest jednak działaniem. To nie jest coś, co mamy, lecz coś, co robimy. Dzięki temu doświadczeniu zrozumiałem, że choć możemy nie mieć kontroli nad opcjami, zawsze mamy wpływ na to, jakiego dokonamy wyboru spośród nich. Super. Co się trochę łączy z ideą, jaką miał Viktor Frankl, co czytałem w Człowiek w poszukiwaniu sensu. Bardzo dobra książka i Frankl tam mówił o tym, że możemy nie mieć wpływu na to, w jakiej sytuacji się znajdujemy, ale zawsze mamy wpływ na to, jakiego działania się podejmiemy w danej chwili. I to jest wolność, której nikt nigdy nam nie odbierze. Jeżeli nie wiesz, Viktor Frankl był psychiatrą żydowskiego pochodzenia, który był w Auschwitz i w tym kontekście jakby jego słowa mają trochę mocniejszy wydźwięk. To był typowy egzystencjalista. Moim zdaniem egzystencjaliści to są osoby, których najbardziej warto jest słuchać, ponieważ życie tak bardzo ich doświadczyło, że ich idee są wykute w ogniu. Nie są to typowi filozofowie, których bardzo nie szanuję, którzy siedzieli tylko i wyłącznie w bibliotece i rozmyślali o tym, czy pokój, kiedy zamknie się drzwi, istnieje czy nie istnieje. Chyba solipsyzm to się nazywał, albo innych tego typu bzdurnych ideach. Nie szanuję filozofów. No właśnie. William James napisał kiedyś: najważniejszym aktem wolnej woli jest dla mnie uwierzyć w wolną wolę. Później Greg mówi: kiedy zapomnimy o możliwości wyboru, uczymy się bezradności. Pozwalamy, aby wolna wola stopniowo zanikała, aż w końcu staniemy się wypadkową wyborów dokonywanych przez innych ludzi, a czasem naszych własnych wyborów z przeszłości. Ostatecznie zupełnie o nich zapominamy. Tak wygląda droga nieesencjalizmu. Okej. Co Greg tutaj nam próbuje przekazać? Próbuje nam przekazać kilka ważnych rzeczy. Możliwość wyboru jest bardzo istotnym aspektem wolnej woli. Człowiek, który ma wolną wolę, musi wybierać. Czy raczej inaczej, mając wolną wolę, powinniśmy wybierać. Ponieważ nierozłącznym aspektem wolności jest to, że dokonujemy wyboru. Gdybyśmy chcieli istnieć w świecie, w którym tej wolności nie mamy, to albo żyjemy w świecie, który jest deterministyczny, to znaczy wszystkie nasze decyzje są z góry przesądzone, a mamy tego typu postacie, na przykład Robert Sapolsky jest bardzo znanym deterministą. Nie rozumiem trochę jego idei, mówię od razu. Albo żyjemy w świecie totalitarnym, w którym ktoś podejmuje decyzje za nas, czyli jesteśmy jak niewolnicy Faraona ze Starego Testamentu. Osoby, które chcą zrzec się własnej wolności, żeby ktoś decydował się za nas. Raczej ktoś decydował za nas, co mamy robić, jak mamy to robić i tak dalej, i tak dalej. Potem Greg komentuje jeszcze dalej ciekawym fragmentem. Esencjalista nie tylko zdaje sobie sprawę z potęgi wyboru, ale cieszy się nią. Wie, że kiedy rezygnuje z tego prawa, nie tylko odda władzę komuś innemu, ale też zgodzi się, aby ten ktoś decydował o wszystkim za niego. Ten fragment bardziej odnosi się do aspektu totalitarnego, czyli do tego, że chcemy mieć faraona, który rządzi nami. Moim zdaniem to bardzo mi przypomina przynajmniej coś, o czym wiele razy mówił dr Jordan Peterson. Odpowiedzialność, jakiej się zrzekniemy, będzie wzięta przez tyranów. Parafrazuję to oczywiście, ale chodzi tutaj o tą samą ideę, że człowiek, jeżeli zrzeka się odpowiedzialności za własne życie, oddaje komuś innemu. I może to być bardzo dosłowne odczytanie, jak dajmy na to właśnie w totalitarnym świecie, kiedy chcemy, żeby ktoś za nas rządził. Ale może to być też bardziej subtelne, pośrednie. Jeżeli, dajmy na to, o, dobry przykład. Jeżeli ktoś zawsze tobie mówi o tym, co ubrać, co robić, co mówić, jak się zachowywać, to zrzekasz się odpowiedzialności za swoje własne życie. To ktoś inny podejmuje decyzję. To ktoś inny kieruje tobą w życiu. To ktoś inny, mimo tego, że może mieć dobre intencje, jest kimś, kto ma nad tobą władzę. I nie jest to dobre. W życiu powinniśmy mieć wolną wolę, powinniśmy sami decydować o tym, co robić, popełniać błędy i uczyć się na ich podstawie. Inaczej będziemy dokładnie tak samo jak
Będziemy postępować dokładnie tak samo, jak Izrael na pustyni, który cały czas tęsknił za tyranią Faraona, mimo tego, że był wolny. Ale to było wszystko, co znali. I woleli niewolę niż wolności i trudy na pustyni, która reprezentowała wolność bez struktur. W skrócie. Ale to jest zbyt złożony temat na osobną dyskusję. Ale bym zapomniał. Tym, co przeczytałem trochę wcześniej. Jeszcze raz ten fragment przeczytam. Kiedy zapomnimy o możliwości wyboru, uczymy się bezradności, pozwalamy, aby wolna wola stopniowo zanikała, aż w końcu staniemy się wypadkową wyborów dokonywanych przez innych ludzi, a czasem naszych własnych wyborów z przeszłości. Okej. Wypadkowa wyborów przez innych ludzi dokonywana. To jest coś, co omówiłem przed chwilą. Ale o co chodzi z tym fragmentem z naszych własnych wyborów z przeszłości? O tym trochę więcej pisał James Clear w Atomowych Nawykach. Kiedy człowiek wielokrotnie powtarza daną rzecz, ta rzecz staje się nawykiem, a potem staje się elementem tożsamości. Ten element tożsamości może być dobry, może być to dobry nawyk. Na przykład, ja osobiście codziennie czytam książki, dlatego uważam się za osobę, która czyta książki. Jest to element mojej tożsamości. To samo można powiedzieć o, dajmy na to, diecie, to samo można powiedzieć o sporcie, ergo jestem osobą, która dba o zdrowie, jestem osobą, która ćwiczy i tak dalej, i tak dalej. I te rzeczy, jakie sobie mówimy, predestynują nasze wybory. Ponieważ jako osoba, która dba o zdrowie, nie będę palił papierosów, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Ale ma to też swoją ciemną stronę. Jeżeli jesteśmy osobą, która, dajmy na to, zawsze słucha się rad innych, która zawsze podejmuje te decyzje, które inni nam mówią, będziemy siebie sami postrzegali jako osobę, która nie ma własnego zdania i która musi liczyć się z opinią innych ludzi. Jest to bardzo niebezpieczny element tego, jak nawyk wpływa na naszą tożsamość, ponieważ wyuczamy się w ten sposób tego, aby mieć mentalność, w cudzysłowie, niewolnika. Mniej więcej w 1/5 książki Greg odnosi się do jednego z moich ulubionych autorów, do George'a Orwella, do Folwarku Zwierzęcego i opisuje rolę boksera, konia, który tam pracował. Dla osób, które nie czytały Folwarku, polecam obejrzeć film, jaki nagrałem o tej książce. Bardzo świetna powieść jest to. Idea mniej więcej jest taka, dla osób, które nie słuchały, nie wiedzą nic o tej książce. Mamy folwark zwierzęcy, mamy tam farmę, która stanowi alegoryczną wizję komunistycznego społeczeństwa i mamy boksera, który pracuje dla wszystkich zwierząt. Jest to koń pociągowy, który cały czas mówi, ilekroć jakaś przeciwność losu się pojawia, będę pracować ciężej dla dobra farmy i tak dalej, i tak dalej. Takie typowe frazesy i slogany socjalistyczne. I Greg potem ciekawie, kto komentuje. Czy to możliwe, że wszyscy po troszce przypominamy boksera? Czy trudności nie wzmacniają tylko naszej determinacji, by pracować dłużej i ciężej? Czy nie odpowiadamy na każde nowe wyzwanie słowami tak, mogę wziąć na siebie także i to? W końcu, od dziecka tłumaczono nam, że ciężka praca przynosi efekty. A wielu z nas było często hojnie nagradzanych za produktywność i zdolność wykonywania wszystkich narzuconych nam zadań i pokonywania stawianych przed nami wyzwań. W tym fragmencie książki Greg mówi o tym, że sama ciężka praca nie jest dobra sam w sobie, to efektywna praca jest dobra. I następnie Greg jeszcze pisze, ciężka praca jest ważna. Niemniej, większa ilość wysiłku niekoniecznie musi dawać lepsze wyniki. Istotne jest trzymanie się zasady mniej, ale lepiej. Właśnie. Mniej pracy, ale efektywniejsza praca. Samo pracowanie ciężko niekoniecznie musi dać nam efekty. I dajmy na to, o tym się przekonuję na studiach, kiedy powiedzmy, mogę albo ręcznie pisać grafy, pisać eseje i pisać wszystko bardzo precyzyjnie, albo mogę się zdać na sztuczną inteligencję, na ChatGPT, który robi to za mnie. Może to ułatwić bardzo wiele i mogę w tym aspekcie być znacznie bardziej efektywną osobą, ponieważ coś, co
ponieważ coś, co zajmowałoby mi kilka godzin, zajmuje mi pół godziny albo godzinę. Dlatego warto jest używać czegoś, co Naval Ravikant nazywał dźwignią. Użyj narzędzi, użyj intelektu, użyj dostępnych opcji do tego, aby być bardziej efektywnym i aby zrobić więcej w tym samym czasie. Jak napisał John Maxwell, nie sposób przecenić nieważności praktycznie wszystkiego. Odkrywamy, że nawet dobre okazje, które staramy się wykorzystywać, są często znacznie mniej wartościowe niż kilka naprawdę wyjątkowych. I tutaj jeszcze jeden fragment później. Wielu zdolnych ludzi nie potrafi wejść na wyższy poziom użyteczności, ponieważ nie może się wyzbyć przekonania, że wszystko jest ważne. Jednak esencjalista nauczył się rozpoznawać różnice między tym, co naprawdę ważne, a wszystkim innym. Praktykowanie tej umiejętności można zacząć od bardzo niskiego poziomu. A kiedy esencjalizm stanie się twoją drugą naturą i będzie wpływał na codzienne decyzje, możesz zacząć stosować go we wszystkich obszarach życia osobistego i zawodowego. Opanowanie go do perfekcji wymaga poważnej zmiany sposobu myślenia. Jest jednak możliwe. Czyli podsumowując najważniejsze idee z tego fragmentu, większość rzeczy jest trywialna, tylko kilka jest naprawdę wartościowych. Esencjalizm wymaga tego, abyśmy nauczyli się odróżniać jedno od drugiego. Ponieważ tak jak tutaj wyróżnił Greg, nieesencjalista uważa, że prawie wszystko jest ważne. Esencjalista uważa, że prawie wszystko jest nieważne. I jako praktykujący esencjalista podpisuje się pod tą sentencją. Większość rzeczy, jaka otacza nas w świecie, większość rzeczy, jakich ludzie do nas mówią, jest nieistotnych. Większość rzeczy, jakie widzimy w telewizji, w internecie, w mediach, jest bez znaczenia. I to się dość mocno, moim zdaniem, łączy ze stoicyzmem, ponieważ wielu stoików, Epiktet, Marek Aureliusz też, mówili o tym, jak dramaty, spiski, jakie się dzieją w polityce, zaprzątają uwagę, jak niweczą nasze wartości, jakimi się kierujemy, jak to wszystko zaprząta nam uwagę. Na przykład Marek Aureliusz powiedział, każdego dnia twoje święte zasady są niszczone przez dramat, walkę, przerażenie i otępienie i służalczość, które twój umysł bezkrytycznie akceptuje i którymi pozwala się wśliznąć. Dokładnie. Nie możemy pozwolić, aby wszystkie nieistotne rzeczy zaprzątały naszą uwagę i niszczyły zasady, jakimi powinniśmy się kierować. I teraz kolejna ważna sentencja. Możemy próbować unikać rzeczywistości wyboru, ale od niej nie uciekniemy. Znowu wytłuszczone przez autora. Następnie komentuje dalej Greg. W końcu, zgodnie z definicją wyboru, dokonujemy między dwiema rzeczami, których pragniemy. Chcesz więcej zarabiać? Czy mieć więcej urlopu? I tak dalej, i tak dalej. Nieesencjalista w takiej sytuacji zawsze pyta, jak mogę zrobić obie rzeczy naraz. Esencjalista zadaje sobie znacznie trudniejsze, ale też zdecydowanie bardziej wyzwalające pytanie. Który problem chce mieć? Esencjalista dokonuje wyborów świadomie. Działa, zamiast czekać, aż ktoś zrobi to za niego. Jak napisał ekonomista Thomas Sowell, nie ma rozwiązań, są tylko wybory. Tak, zdecydowanie. Esencjalista powinien wybrać to, co jest naprawdę istotne, ponieważ nie da się robić dwóch rzeczy naraz. I to jest też coś, o czym Greg będzie pisał trochę później. Co jeżeli mamy dwie istotne rzeczy, z jakimi musimy się mierzyć, albo ktoś każe się nam mierzyć, na przykład przełożony, ale o tym trochę później. To, co jest istotne, to, że nie można robić obu rzeczy naraz, musimy wybrać, bo jeżeli będziemy chcieli robić to i to wyjdzie nam tragicznie. Dlatego musimy wybrać. A żeby wiedzieć, co wybrać, musimy mieć priorytety. Musimy mieć jakieś wartości, do których się kierujemy. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.